Witam Państwa na kanale księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Witam księdza arcybiskupa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Dzisiaj porozmawiamy, zaczniemy rozmawiać o tych już słynnych dubiach, ostatnich. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to przeczytam takie krótkie wprowadzenie, które znalazłem na portalu PH24. Pięciu kardynałów Kościoła katolickiego napisało do Ojca Świętego nowe dubia. Pytania z prośbą o wyjaśnienie niepokojących kwestii dotyczących wiary i moralności. Sygnatariuszami dubiów są kardynałowie Walter Brandmiller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval do Iniguez, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, Robert Sarach i Józef Zen Ze Kiun. Ojciec Święty udzielił im odpowiedzi, ale według purpuratów nie była satysfakcjonująca. Dlatego zadali kolejne pytania w postaci przeformułowanych dubiów. Nie otrzymali odpowiedzi, dlatego 5 października opublikowali całą wymianę korespondencji, dołączając list do wiernych. No i teraz, to był 2 października, 3 października ukazał się tekst na Vatican News, czyli oficjalnym portalu Watykanu, gdzie są przytoczone te dubia i odpowiedzi papieża Franciszka na nie. No i teraz wszystko wskazuje na to, że to są te odpowiedzi, które uzyskali, bo tych 5 kardynałów napisało 10 lipca, prawda? I oni po jakimś czasie otrzymali odpowiedzi, które ich nie satysfakcjonowały. I te odpowiedzi opublikowane na stronie watykańskiej, no to są te, wszystko wskazuje na to, że to są te odpowiedzi, które ich nie usatysfakcjonowały. No i chciałem prosić księdza arcybiskupa o komentarz do tych dubiów. Zobaczymy w jednym programie, ile nam się uda tutaj skomentować, znaczy księdzu arcybiskupowi, ile się uda skomentować. Myślę, że tylko jedno w jednym programie, ale zobaczymy w praktyce. Więc czytam to pierwsze dubium. Dubium pierwsze. Odnośnie do twierdzenia, że powinniśmy dokonywać reinterpretacji objawienia Bożego zgodnie z modnymi zmianami kulturowymi i antropologicznymi. Po wypowiedziach niektórych biskupów, które nie zostały ani skorygowane, ani wycofane, zadaje się pytanie, czy objawienie Boże w Kościele powinno podlegać reinterpretacji zgodnie ze zmianami kulturowymi naszych czasów i zgodnie z nową wizją antropologiczną, którą owe zmiany promują. Czy też objawienie Boże jest wiążące na zawsze, niezmienne, i dlatego nie można mu zaprzeczyć, zgodnie z nakazem Soboru Watykańskiego II, że Bogu, który objawia, należy się posłuszeństwo wiary, że to, co zostało objawione dla zbawienia wszystkich, musi pozostać na zawsze zachowane w całości i żywe, i musi być przekazywane wszystkim pokoleniom, i że postęp zrozumienia nie pociąga za sobą żadnej zmiany w prawdzie rzeczy i słów, ponieważ wiara została przekazana raz na zawsze, a urząd nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, ale naucza tylko tego, co zostało przekazane. Koniec dubium. Proszę o komentarz. No właśnie, panie Stanisławie, taka forma tych korespondencji kardynałów, najbliższych współpracowników papieża, których jest nie tak wiele, tam jest 140 ich na świecie. No i to, które napisali teraz, to wszystkie emeryci, ale które jednak i przy życiu swoim mieli konkretną pozycję sprzeciwiających się tym różnym nowościom w Watykanie. Sprzeciwiających się na swoim miejscu, jak umieli, tak robili. Natomiast Watykany opanowali ludzi, które nic wspólnego nie mają ze służbą dla Chrystusa i Kościoła, które połączyli się jako masoni watykańscy, połączyli się z masonami światowymi
i urządzają jedną i tą samą agendę światową, ażeby zniszczyć wszystko i doprowadzić do jednego kościoła New Age, który kiedyś jako słyszałem, że New Age istnieje, to myślałem, że przejdzie nie wiadomo skąd. Ze wschodu, z zachodu, może jeszcze skąd, a żeby z Watykanu, nigdy tego nie myślałem. Dzisiaj, kiedy Watykan poddał się totalnie pod świat, to on już nie głosi prawdy Bożej tak, tak, nie, nie. A ciągle chodzi między tym i tamtym. A między tym chodzić i tamtym jest od złego ducha. Tak nauczę Jezus Chrystus, mówiąc do swoich apostołów. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto od złego pochodzi. Dlatego te dubia, które niegdyś pisali jeszcze teraz dwa kardynale, Burki i Brandmiller, oni żyją. Natomiast majster kardynał i drugi kardynał, chyba hiszpański, oni zdążyli umrzeć. Też pisali o Amoris Laetitia. Tam byli dubia, ale Watykan powiedział, że do nich to nie dotarło, odpowiedzi nie otrzymali i tak wszystko powisło w powietrzu. Teraz, jak mówi się o tym, że oni napisali dubia, to znaczy, że jest poważne problemy w kościele. Ja się nie dziwię, że te dubia napisali pięć starszych kardynałów, bo wiele kardynałów też jest starszych i też mogliby się dołączyć. Albo może się boją do tego się dołączyć ze względu na to, że mali jakieś powikłania w życiu, też jakieś sprawy niewłaściwe i może wyjść na jaw przy ich życiu jakieś sprawy, które mogą potem się wstydzić, albo jakieś ciągle ciągane być po sądach. No zawsze im to mogą zrobić. I tak samo jest dużo żyjących, które też sprzeciwiają się biskupowiecy, dlaczego się nie dołączył, można postawić pytania, dlaczego do tego pytania tych dubiów nie dołączył się kardynał Miller. On tak samo jest pokrzywdzony przez Watykan, tak samo jest odstawiony i na jego miejsce postawiony najgorszy dzisiaj kardynał Fernandez, który jest jego w jakiś sposób następcą. Przez jeszcze jednego byłego kardynała następcą jest, ale ten następca jest zupełnie modernistą i totalnym tym, który idzie przeciwko wielowiekowej nauce Kościoła. A jego postawił Bergoglio. To jest dwa buty para. Dlatego, kiedy zadaję kardynałowi takie podstawowe pytania, o których z katechizmu jest jasno powiedziane każdemu i na wszelkie sposoby, że Bóg objawił światu to, co chciał i Bóg jest twórcą świata, Bóg jest odkupicielem świata, Bóg jest oświecicielem świata, każdego człowieka, który na świat przychodzi, a żeby jego pouczyć przez działanie tej Trójcy Najświętszej, która ma każde swoje działanie stworzenia, odkupienia i oświecenia, to takie pytanie kardynałowi, tak wysoko postanowione, już siwe włosy, już blisko grobu i Bergoglio blisko grobu, to takie pytanie trzeba zadawać dzisiaj, w XXI wieku, na to, żeby zapytać się tego, który siedzi na miejscu apostoła Piotra, czy mamy tak robić, czy mamy robić inaczej. To jest katastrofa w ogóle Kościoła katolickiego, że takie ludzie, tak blisko posługujący niegdyś w kościele katolickim przy papieżach i jego poprzednikach, dzisiejszego Bergoglio i przy Janie Pawle II i przy Benedykcie XVI, z tym mają takie obsowanie, te swoje listownie, bo on nie zdąży im odpowiedzieć inaczej. I w jego odpowiedzi nie ma precyzyjności. Dlatego kardynałowie, którym on odpowiada na to pytania, on wykręca się z tego wszystkiego. Tak, objawienie jest dobre, tak, to wszystko prawda, tak, co Pan Bóg objawił, to jest tak, ale świat idzie naprzód i światy, to się więcej mają już tego rozpoznania wszystkiego i tak jest dzisiaj inna kultura jest.
I on ciągle nawiązuje do tego trzeciego swego, tego diabelskiego. U niego nie ma precyzyjnej mowy, tak, objawienie jest objawieniem i nic innego nie może być dodane. Albo to, co jest dodane dzisiaj, to nie jest sprawiedliwe i kropka postawiona. A on dalej mówi, no wiecie, teraz jest inaczej, trzeba dialogować, dyskutować, spotykać się, rozpoznawać. Inni ludzie też mają prawo na życie, oni też mają jakieś swoje religie. I on faktycznie idzie trzecią drogą, która od diabła, totalnie od diabła, tak mówi Chrystus. Dlatego te dubia nigdy nie będą na nich otrzymane odpowiedzi, bo ten, który siedzi w Watykanie i te, których on tam zebrał do Watykanu, jako tych, którzy totalni heretycy, zresztą tak mówi arcybiskup Iguanó. Dzisiaj w Kościele katolickim nie ma katolickich kardynałów. To jeżeli te kardynałowie, które dzisiaj zebrani jako jeszcze działający na swoich posterunkach, oni nic katolickiego w sobie nie mają. A ten, który ich zebrał w Bergoglio, czy on nie jest taki jak oni? Albo czy oni nie są tak jak on? To jest wszystko zamknięta grupa tych, którzy uzurpowali władzę w Watykanie i Chrystus dla nich nie jest Panem, nie jest Bogiem, nie zależy im na Chrystusie, a na wykonaniu agendy diabła, masonów, którzy przedstawiali tego diabła i żeby świat zmienić według masońskich narracji, a nie narracji Jezusa Chrystusa. Dlatego te odpowiedzi, które on daje i potem precyzują te kardynałowie, którzy piszą te dubie, oni dalej zwracają się do Bergoglio, bo widzą, że jego odpowiedzi nie są poważne. Tylko ze względu na to, kiedy byli odpowiedzi już w lipcu miesięcu z Watykanu dla tych piszących dubie, to Watykan zastrzegł sobie to, ażeby oni nie opublikowali jego odpowiedzi z Watykanu. Dlatego oni nie mogli odpowiedzieć w swoich nowych, tych postawionych pytaniach, poprawionych do Bergoglio ze względu na to i nie mogli wskazać jego odpowiedzi na ich pytania. Jego odpowiedzi nie przekonali kardynału w jego słuszności. Dlatego postawili nowe pytania, więcej precyzyjne i Bergoglio na nich nie odpowiedział. Dlatego oni potem postanowili opublikować to publicznie i tam oni w tych swoich nowych pytaniach dają niektóre takie jakby namiastki odpowiedzi, nie dają całe teksty, nie dają całe zdania, a dają tylko namiastki, o czym tam mniej więcej mówiono. I dlatego ich dzisiejsza ta dubia to jest powtórzone, więc jest sprecyzowane właśnie ze względu na odpowiedź Watykanu. A Watykan tylko teraz, chytrzy i podli, drukuje wypowiedzi Watykanu dla tych, którzy poslali mu dubia, a żeby tutaj sobie otrzymać poparcie na synodzie synodalności, no tutaj wszystko jest ok. I oni to potwierdzą tam na tym synodzie o synodalności, że papież wszystko dobrze robi, że Watykan wszystko dobrze robi, a te, którzy piszą dubie, to stare ludzie, oni prosto czegoś są, co dzisiaj nie jest zgodne z nauką Kościoła. Tyle by powiedziałem, amen. No tak myślałem, dziękuję bardzo, że na jednym dubiu skończymy, bo już na następnego byśmy w tym programie nie omówili. Także dziękuję księdzu arcybiskupowi za tą wypowiedź, dziękuję Państwu i w następnym programie omówimy drugi, kolejne dubium. Szczęść Boże! Szczęść Boże!